Tutaj są nasze firmowe pieniądze, a w dzisiejszym odcinku dostajemy wypłatę. Każdy, kto zrobi trik, pierwsza osoba, która zrobi trik, dostaje 100 zł. To jest prawdziwe 100 zł. Prawdziwe. Pieniądze z YouTube'a. Ale. No. Ale najebany. I losujemy, kto pierwszy robi trik, czyli na przykład rzucamy bananem. Ja losuję, że pierwszy rzucam. Rzucam bananem. Jak trafię i się przetnie, to dostaję 100 zł. Marynarzyk. A jeszcze my, kolejne szkoły. Marynarzyk! Marynarzyk! Godzina 8:35, zobaczymy ile to zajmie. Jak zrobię to w tym rzucie, pierwszym, to mogę dostać więcej? O, możemy coś takiego zrobić, że jak trafisz za pierwszym razem, dostajesz 200. Kurde, pa, ale dobra. Blisko. To nie jest wcale trudne. Ja mam ogólnie, boli mnie, jakby co? Nie będę się tłumaczył. Nie będę... Dobra, zobacz jak rzucam. Przecina się, 200 zł. Jest coraz gorzej, na początku było dobrze. Kurde, my, panowie, my to mamy w genach. Rzucanie bananami? Tak. Tak? No można? Może ty. No nie, mamy w genach. Kurde. Blisko przeleciało. One się szybko rozwalą, wiesz? Dobra, nie rozwalam się, bo trafię w ogóle. Nie. Nie trafisz. Łapię banany. Kolejny. Nie no, kurde, no 100 zł robię za banana. Trzeba trafić bananem i dostać 100. Właśnie, trzeba sobie powiedzieć po prostu, że stówka za to jest. Nie, przecież nie. Wrączkę trafiłeś. Tak blisko było, tak blisko. Nie no, ja nie mam siły. Ja za dużo trenowałem wczoraj. Nie ja będę dobry. Trzeba będzie skoczyć chyba po banany. Mamy kogoś od bananów. Trzeba zatrudnić kogoś od bananów. Od bananów? A, no dobra, od innych owoców. Owoców. Nie no, wyśliznął mi się z łapu, powiem. Serio. Takie są serio. Tak już tak. Ja pier... Dobra, panowie. Jak banany się skończą, możemy rzucać marchewkami. Teraz rzucamy marcheweczkami, jak się tam będzie rzucać. Ale lata. Dobre. U nas to lata. Dupa. Nie, to się nie uda. Dobra, speedrun. No nie! Wracamy już? No, niedługo, bo to nie mogę liczyć, odkąd skończyłem liceum. Moja przygoda z matematyką się skończyła. Ile rzucamy? Trochę. Srać mi się chce. Dobra, no kto jak nie ja wygram tą konkurencję, no. No ja albo Karol na przykład. Jeszcze. Stówka, chcesz tą stówkę. Dupa. Zamknij się, nie mów tak. Filip, wierzysz we mnie teraz? Tak, bo już mi się nie chce trzymać kamery. Czyli chcesz, żebym trafił. Tak. Stówka za ten rzut. To jest super opcja. Kurde, widziałeś to? Uważaj, bo Karol rzuca marchewo. Chciałeś mnie... Zmarchwić. Ciekawe czy jakby tak w jednej scenie, nie? To ogólnie będzie niehumanitarne i proszę tego nie wrzucać nigdzie. Jo. Ale jakby tak w jednej scenie rzucić taką pomarańczową rybą, to czy ktoś by się skapnął? Czaisz to marchewką ryba. Ale rybą ciężej, ona jest taka, no ci się wyślicznie z rąk. To rzucasz, wiesz. I tak, skąd tak się rzuca rybą? Jo, ej! Co? I ryba jest... Wyrol, no! No nie! Woo! Dobrze, proszę państwa, Bartosz Podgórski w tym momencie wygrał 100 zł. Dziękuję. Jeszcze nie martwcie się, będą inne konkurencje, które też przegracie. No na następnych zawodach cię pokona. Idziemy do drugiej konkurencji. Tak. Następna konkurencja. Tak. Rzucamy, odbija się od tego i trafia do kubeczka. I mam nadzieję, że to ja zrobię. Potrzebuję tych pieniędzy. Marynarzyk! Co jest? Jeszcze raz, powróciła. Nie, ciężko ją tak, żeby... O! Nie! O, lepsze, no. 100 złotych, no kurde. Wow, jak blisko to było. Stówka, no ja chcę tą stówkę, no. Czemu nie chcę tej stówki? Mi się trochę bardziej przyceją. Patrzymy o wypłatę. Wiesz, jak zwierzęta. No, tak!
Każdy potrafi. Też ci dziękuję, dziękuję. Teraz wypłacę sobie 100 zł. O Jezu, dziękuję, Daniel. 6 minut. W tej konkurencji chodzi o to, że kto pierwszy trafi piłką z połowy boiska do kosza, wygrywa 100 zł. Marynarzyk. Dobra. Marynarzyk. Myślę, że nie wygram tej konkurencji, bo jestem do dupy w kosza, naprawdę. Jestem tragiczny. Nie ma gorszej osoby ode mnie w kosza. Nie mów tak. Nie mów tak. To wiesz, to jest kwestia. Dobra, będzie trzeba rzucać trochę inaczej. Jak rzucasz tak wysoko, to jest po pierwsze, a po drugie nie widać tego na kamerze. Czaro! Czaro, to nie twoja liga NBA. Nie, 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 trzeba. Słyszałeś to? Coś mu strzeliło w plecach. Najgłupsza rywalizacja na świecie, nienawidzę kosza. To mam 1,50 m. No nie, no, to nie było to. Sam się okiwał. Linia. Jezu, jak leci. Myślisz, że kto wygra teraz? Ty. Ale faktycznie możemy mówić już. Takie normalne. Pa, pa, pa. Yeah! Ho, ho! Boom! Ale to było szybkie. Co zrobiłem? No nie! Widzisz, a Filipa się pytałem, powiedział, że myślisz, że ja wygram. No, to dzięki tobie. Nieźle, nieźle. Teraz każdy z nas ma po 100. No, w sumie jak postawiłem na ciebie, to powinienem jakiś procent. Proszę bardzo. To się dogadajcie między sobą już, jak wygrasz. Ja ci coś kupię. Teraz możemy iść gdzieś, wiesz. Wodę. Wodę! Dobra, następny trickshot to kopiemy piłką. Z jakiej pozycji? No, za polem karnym, nie? Tak myślę, że stąd kopię mniej więcej, nie? Kopiemy piłką stąd i musi trafić w? Spojenie. Czyli tak zwany ruch. Złączenie słupka z poprzeczką. Ja nie mogę wygrywać marynarzyku, już to rozpracowałem. Marynarzyk. Marynarzyk. No i git, przegrałem, właśnie tak chciałem. No dobra, no tak, nie jestem najlepszy. Mój stary to Messi, wiem co mówię. Mam wrażenie, że to trochę potrwa. Zobaczymy, ile w ogóle mam tu zajęć. Aha! Naderwał mnie. Wywróć się, wywróć się. Ała. Muszę dostać 200 chyba. Drugie? Nie wiadomo. Aaaa! Po co tak robicie? Rozproszyło mnie to. Korzystałem z okazji, jak nie patrzę. Tak. Widziałeś? Widziałeś? Widzieliście? Było blisko. A, ale kurde, to było najbliższe na świecie. Co jest? Kurde. Powtórka, Bartosz Podgórski. Co? Płot ci wypadł. Gdzie on poleciał? Nie, no za gdzieś ten, tam. Za krzaki, za płot. No, no. Dajcie mi tego buta. Tu jest kurde, kurde tam. Daj, daj, daj. Tam daj, bez daj. Butów. No nie, ale! Gdzie ten mój but jest? Dobra. Ale krzyknął, o! No mi się kolorowy podjeźdź. No patrz! Trzy poprzeczki, rozumiesz to? Nigdy bym nie trafił trzech poprzeczek naraz. Jest! Czy to był słupek? No trzeba sprawdzić na nagraniu, czy to tak coś się stało. Nie było spojenie. Idealnie spojenie trafiłem. Dobrze, chciałbym tak, was w tym momencie zaprosić na mojego Instagrama. Karol Zdeba się nazywam na Instagramie. Weź, weź. Także jednomyślnie. Karol Zdeba bez podłogi żadnej, bez kropki. Głosem komisji zdecydowaliśmy, że było trafione. Wszystko dziękuję przepisowo. Bardzo. Proszę bardzo. Super. Dziękuję, dziękuję. Dziękuję, proszę. Gratulacje. Szybko całkiem poszło. Łatwo. Myślałem, łatwo. Że będziemy dłużej. Chłopaki, zbierzcie się tutaj wszyscy. Kto pierwszy z was zrobi battle flipa tą butelką, dostaje 100 zł. Nikt nie będzie miał tej stówy.
Chcesz się popierać? Czyli nikt nie wygrał stówki, trudno. To witamy w następnej konkurencji. Który tu? Piąty? To jest piąty. Piąty, no to piąty. Walimy rakietką do squasha z piłki tenisowej. I musi trafić w butelkę. Butelka, tak, tam jest butelka. Tak, tak, ja zadanie. Pokażę jak się trafia. Teraz butel, teraz biegniesz. Bo to teraz... Marynarzyk. O nie. Marynarzyk. O nie. Ja jeszcze dopowiem jedną rzecz, że mamy po 3 strzały. Bo nie chce nam się biegać po piłki. Także kto wie, może to zostanie skończone w tym momencie. Jako, że mam ten przywilej, że zaczynam pierwszy. Zaczynam pierwszy, mają małe jaja. Nie słyszałem, co powiedział. Małe jaja. O no nie. O Jezu, to będzie trudne, ciężkie to będzie. Jestem Karol Radwański. Karol. Syn Agnieszki. Tak właśnie łapię piłki. Jak myślisz, kto w tej konkurencji wygra? Teraz to nie wiem. Ale sraka. Dobra, nie mam na nazwisku Radwański jednak. Boże, Filip, Jezus, Mary! Nie powinna w ruchu kamerę. Co? Ach, very good, yeah. A to Daniel teraz. Złapałeś to? Dobra, teraz trafiam. Petardy, ale z któregoś z nich. Dobra. Ale jeszcze. Jak się bardziej wkurzę, to. Dupy se tu. Co? Co ty robisz? Od testosteronu. Kuźwa, za dużo testosteronu ma chłop. Nie wiem, słońce wyszło, zaczął rzucać tymi paletkami. Trzeba go na kastrację wziąć. Zaczyna meble drapać, sikać mi po pokoju. A jeśli trafię przez przypadek w kosz i butelka spadnie, to nie? Muszę w butelkę. Dobra. Nara! Nara! Zrobione! Sam sobie teraz znowu wypłacam stówkę, proszę państwa. Znowu nie, bo ty trafiłeś do kubeczka. No. Będzie ja, ty, Karol i ja, ty i teraz Karol musi. Muszę, no. Tylko co? To dajcie mi. Na ślepo do śmietnika? Dziękuję za stówkę, Daniel. Dziękuję za stówkę, Daniel. Proszę cię! Co za piłę? Nic nie wiem. Filip, 10% dostaje udaru słonecznego. Dobra, to tak. Odległość od kosza będzie 3 takie kroki. Czyli Karol, stoisz tu. Zakładamy opaski. Filip każdego z nas kręci, ile mu się tam chce. I każdy po kolei rzuca. W kolejności marynarzykowej i Filip mówi, czy blisko, czy zimno. Zimno, czyli na przykład jak rzucę tu, to jest zimno, nie? Jak rzucę tu, no to nie jest, to jest tak, wiesz, podniutko, jak tu, to ciepło, rozumiesz? Marynarzyk! Marynarzyk! O, zaczynam. Dobra. Czekaj, wiatr był w tamtej. Stałeś tu gdzieś. Trafiłem? Trafiłem? Tak? Tak. Nie, no bym go obrócił pewnie tak samo. Że ja, nada. Nawet opaskę. Nice. Musisz teraz to wyjąć z tych pająków wszystkich. O nie, śmietnik, o mój Boże, bakterie. Szybkie to było, co? Jestem rozczarowany. To ja znowu sobie płacę. W sensie z firmowych, bo właśnie, nie wiem, czy to tam ujęte było fajnie. Pieniądze, które zarobiliśmy z YouTube'a, jako wypłatę dajemy sobie w ten sposób też. Jakby, że taką pensję. To jest nieprawdą. Jak my nie będziemy grać w jednej drużynie, to ja nie wiem, co z tego będzie.